High five! Witajcie kochani w jubileuszowym odcinku na kanale Parakulinarni. Zgodnie z tradycją, co roku przygotowujemy dla Was odcinek Q&A z pytaniami i odpowiedziami od Was. Tak, dlatego high five, ponieważ piąteczka, piąte urodziny kanału. Mamy jako kanał Parakulinarni. Już szok, minęło trochę. W sumie jesteśmy ze sobą prawie 6 lat. Jezu, ale ten czas leci. Leci, leci. No i mamy prawie roczną córkę. Tak. Masakra. A my jak małe dzieci, czy pamiętasz te czasy? Nie. Niestety nie pamiętam już. Nie, dobra. Nie pamiętam. Tak jak co roku poprosiliśmy Was o to, żebyście zadali nam kilka pytań, tym razem na Instastory. I co? Przechodzimy do odpowiadania na te pytania. Ja nie znam w ogóle tych pytań, nie czytałam ani jednego. No to przejdźmy do pytań. Czy codzienne przygotowanie posiłków zmieniło się, odkąd jest z Wami Malina? I tak, i nie. Dlatego, że... Znaczy w sumie tak. Teraz bardzo, na początku nie. Na początku dużo gotowaliśmy. Tak. W sumie na samiutkim początku, jak się tylko urodziła, to pomagała nam trochę moja mama, trochę Jacka. Mama zawsze coś tam, ktoś przyniósł ciepłego do jedzenia, jakaś zupa była. Potem trochę gotowaliśmy. Tak. Mieliśmy na to czas, bo dziecko było małe i mało wymagające. Od kiedy tak stało się, że Malina zaczęła trochę wstawać, więcej raczkować, pełzać po... Trzeba po prostu było... skupić się bardziej na dziecku, więc postanowiliśmy, że my swoje jedzenie zamówimy z cateringu, a dla małej Dominika będzie gotować różne różnorodności. Tak, bardziej się skupiamy teraz na rozszerzaniu diety Maliny. Oczywiście jemy też, znaczy ona je to samo co my. Chce próbować koniecznie i dajemy jej prawie wszystko do spróbowania. No prawie, no poza cukrem, słodkimi rzeczami, jakimiś tam ostrymi. No ale właśnie zależało mi na tym, żeby gotować dla niej różnorodnie, zdrowo i tutaj też często na swoim Instagramie pokazuję właśnie jakieś przepisy. Też nie mam często czasu na to, żeby pokazać wszystko, co bym chciała, ale zdarza się, że pokazuję też jakieś tam tipy odnośnie gotowania właśnie dla dzieci, a sami się wspieramy cateringiem właśnie dlatego, że chcemy się skupić na rozszerzeniu diety jej. Na czasie dla małej. Na czasie dla niej. Wychodzimy bardzo dużo na dwór. Ja wolę wyjść na spacer z nią 3 godziny niż stać w kuchni w tym czasie, kiedy ona śpi. No i tak wybraliśmy. Tak wybraliśmy. Od jakiegoś czasu na razie się sprawdza. Znaleźliśmy fajny catering, który nie do końca jest może taki stricte dietyczny, ale jest bardzo, bardzo restauracyjny. Dobry. Restauracyjny. Bardzo restauracyjny, jest mega dobrej jakości i... Godne polecenie. Godne polecenia, także. Także bardziej skupiamy się na czasie dla małej niż na gotowaniu. Gotujemy zazwyczaj w weekendy albo testujemy sobie jakieś restauracje, no, bo to dużo chyba więcej wychodzimy też. I Malina też lubi z nami poznawać nowe miejsca, także tutaj fajnie współpracujemy, pogramy. Dobra, kolejne pytanie. Skąd pomysł na kanał? Czy z perspektywy czasu zrobiliście by coś inaczej? Pomysł na kanał, mówiliśmy chyba w pierwszym Q&A, pasja do gotowania, pasja w szczególności do jedzenia, moja i Dominiki, połączyło. I to nas połączyło mocno jako... To wyszło naturalnie. Tak. I co byśmy zmienili na przestrzeni czasu? Myślę, że w momencie, kiedy jeszcze nie było dziecka, postaralibyśmy się więcej nagrywać. Bardziej systematycznie tak. Być. No, a u nas z tym jest ciężko. Bo jednak to się wiąże z tym, że... Raczej robimy to w weekendy, potrzebujemy do tego dobrego światła, czasu. No czasu. I wiecie, jak to jest. Pracujecie cały tydzień i potem w weekend też teoretycznie pracujecie 2-3-4 godziny w kuchni, żeby to wszystko nagrać, potem zmontować. I jak jest taka piękna pogoda, lato szczególnie, to ciężko się zmotywować, żeby coś nagrać. A zimą jest ciemno. A nie a mamy studia, tylko robimy to w mieszkaniu bardzo amatorsko w naszej tak. kuchni. Więc jeszcze musi być do tego porządek, tak? O, też. I potem też trzeba posprzątać, więc tak naprawdę to zajmuje... Wbrew pozorom, tak. Masę czasu. Co innego jest ugotowanie, po prostu zrobienie czegoś tak na freestylu, a czym innym jest zupełnie nagranie dla Was przepisu. A, i chyba gdybym miał od początku zaczynać, to bardziej wprowadziłbym luźną formę. W pewnym momencie sobie jakieś takie ramy odcinka ustaliliśmy w głowie swojej i jakby nie chcemy z tego wychodzić, a wydaje mi się, że takie luźne przepisy jakby były może prostsze do nagrania, o, w ten sposób. I może byłoby ich dlatego więcej. Więcej i łatwiej, no. A, ktoś pyta, czy wiesz, że byłaś sąsiadką z nią? Ale nie pamiętam kto, bo zrobiłem tylko screen pytanie. Ale... To pozdrawiam sąsiadkę. Z jakiego przepisu jesteście najbardziej dumni?
Wydaje mi się, że takim naszym popisowym przepisem na naszym kanale jest szarpana wieprzowina. Tak, to jest taki bardzo, bardzo nasz przepis i powiem Wam, że gdzie nie jemy szarpanej, to zawsze porównujemy do naszej. I według mnie jest nasza najlepsza, więc jeżeli tak jeszcze samo nie robiliście, to sprawdźcie przepis na pulled porka, bo po prostu jest palce lizać. I jeżeli macie porównanie do innych szarpanych wieprzowin, no to wydaje mi się, że ta Wam na pewno posmakuje. Ja lubię też jeszcze bezę, która zawsze też wychodzi. Tak. Bułki do burgera też dobrze chyba są odbierane. Tak, ale taka według Ciebie, nie? To... Mm-hmm. No i tak, kurczak z orzechami nerkowca też wszystkim polecam. Co prawda to jest przepis, który my się nauczyliśmy na kursie gotowania w Tajlandii, ale jest po prostu takim sztosem, że komu nie zrobimy, to każdy wspomina to danie i do tego stopnia, że talerze wylizują, więc naprawdę kurczak z orzechami nerkowca to jest też bardzo, bardzo udany przepis, który poznaliśmy w Tajlandii. Planujecie otwarcie jakiejś smacznej miejscówki w Olsztynie? Oj, my planujemy to chyba od 5 lat, rozkminiamy. Rozkminiamy i ostatnio wrócił temat mocno na tapetę. Nawet byliśmy oglądać już jeden lokal, jednak w drodze powrotnej nasza dyskusja zeszła na tory, że czy my mamy na to czas w tym momencie, na etapie życia właśnie rocznej Maliny, czy chcemy poświęcić szczególnie ten czas, który moglibyśmy poświęcić dla niej na prowadzenie drugiego dziecka, czyli restauracji, czy też jakiegoś bistro małego. Ogólnie każda gastronomia wymaga poświęcenia ogromu czasu i to jest praca od rana do nocy, bez względu na to, czy jesteś na miejscu, czy sterujesz tym z innego miejsca. Gastro to jest ogromne poświęcenie, jeżeli nie wkłada się w to całego serca i czasu, to nie ma prawa się udać, więc my wiemy, jak ciężką pracą jest praca w gastronomii, wiemy, jak duża jest też satysfakcja, wiemy, ile mamy fajnych pomysłów, ale gdzieś tam cały czas się bijemy z tymi myślami, no. Tak. To była pandemia, był trochę strach o to, czy cokolwiek otwierać, raczej się knajpy zamykały, chociaż niektóre bardzo fajnie też na tym wyszły. No a teraz mówię, jak się pojawiła Malina też... Kwestia priorytetów w życiu po prostu. Tak. No. I to jest największy dylemat. Czy poświęcić się jakby zawodowej karierze rozwijania restauracji, powiedzmy, czy też poświęcić się... Bo w połączeniu... Bo ciężko. Niestety, no to zawsze ktoś będzie na tym cierpiał. Tak. Jak ktoś interesował się kiedyś książkami o rozwoju, to wie, że żeby coś wyszło, trzeba się poświęcić w 100% i nie ma półśrodków. No niestety. Więc na ten moment chyba już nie. Czyli ktoś się interesował książkami o rozwoju? No, w książkach takich o rozwoju osobistym, o odnoszeniu sukcesów. Jest no, coś takiego. No po prostu, no to jest takie logiczne, no. Pytań brak, więcej przepisów dla maluszka. Odsyłam na Instagram do Natwory. Ja już kiedyś powiedziałam na swoim właśnie Instagramie, że jeżeli będą bardziej skomplikowane przepisy, no to będę je nagrywała na kanał. Ale póki co gotujemy proste rzeczy i łatwiej mi jest nagrać to telefonem i szybko w programie zmontować dla Was i wrzucić właśnie na taki krótki filmik na relacje. Te relacje zapisuję zawsze u siebie, także możecie do nich wracać. Jaki macie podział obowiązków w domu z Malinką? Nasz podział obowiązków w domu z Malinką? No to w tygodniu, Jacek, jak jest pracy, no to wiadomo, ja się zajmuję Maliną. Ty jesteś odpowiedzialna tak naprawdę w 100% za gotowanie, chyba że jest weekend i ja czasem zrobię jakieś proste śniadanie, jakieś naleśniki, które... No zawsze robisz naleśniki, no, naleśniki w niedzielę. No, zdrowe dla małej się tak nauczyłem robić z mąki orkiszowej, samoprzy, praskórki tak jakieś. Tak, i jakieś takie proste rzeczy to ogarniam, ale ogólnie oddałem tą rolę Dominice. Ja bardzo lubię dla niej gotować i cieszę się, jak napróbuję i coś jej smakuje, chociaż niestety jest tak czasami, że jednego dnia jej to smakuje, a kolejnego już nie bardzo, więc wiecie zresztą mamy, jak to jest z dziećmi, z rozszerzaniem diety i z jedzeniem. No. W weekend oczywiście staramy się jak najwięcej czasu razem spędzać, żeby Malinka tutaj miała nas obydwoje. A w tygodniu to też staram się jeszcze po pracy jakby zająć Malinko, żeby Dominika mogła na przykład pogotować. O. Tak, albo wyjść na jakieś tam ćwiczenia. Trening, albo odpocząć. Tak, i Jacek często wychodzi wtedy na spacer po południu, ja wychodzę w ciągu dnia. Kiedyś było tak, że Jacek lulał Malinę, ja ją przejmowałam
I jak układałam się z nią i jeszcze tą chwilę ją usypiałam. A to z tego miesiąca życia, teraz już Dominika nie ma opcji, żeby tak, ale jedzę kąpię na przykład Marinę, tak? I kąpię. To jest ich rytuał. No to takie chyba chociaż standard. Wtedy był czas, że ja się z nią kąpałam, tak? I my się kąpałyśmy we dwie. Czasem się zdarza, ale ogólnie, jeżeli chodzi o kąpiel, to tata, ale to chyba mam wrażenie, że u większości rodzin tak jest, że ojcowie kąpią, tak, kąpią te dzieci. Bo my mamy już te plecy z szargan. Podnoszę. No, ale w tym czasie tam przygotowujemy, wiadomo. Łóżeczko i te sprawy. Jakie jedzeniowe zachcianki miała Domi, o ile miała? To też chyba było pytanie w poprzednim Q&A. Nic konkretnego nie przychodziło ci wtedy do głowy. Mm-mm. Chociaż ostatnio stwierdziłaś, że kiszonki chodziły ci. Kwaśne? Kwaśne raczej rzeczy. Malina też lubi właśnie kwaśne rzeczy. Kwaśne, ale cytrusy mocno, jakieś kiwi, kiszonki też czasami, kapusta kiszona na przykład, ale to były takie momenty, mi się wydaje, że organizm po prostu potrzebował jakiś witamin i w tym momencie właśnie miałam na to ochotę. Chciało mi się pomidorów, myślę, że wtedy jakichś potasów mi brakowało i no, ja myślę, że organizm wciąż jest mądry i wie. A najgorsze jest to, że chciało mi się słodyczy, a tego mój organizm nie potrzebował na bank. Jakie hotel? Głowa bardziej. Okej. Okay. Sorki. Jakie hotele na Mazurach polecacie? Ogólnie ciężko jest polecać hotele w miejscu, w którym teoretycznie się mieszka, bo zazwyczaj jak gdzieś wyjeżdżacie, to wyjeżdżacie gdzieś dalej niż swój rejon. Jednak w Olsztynie, to znaczy przepraszam, w okolicach Olsztyna jest hotel Marina Golf Club. Ale to już jest taki hotel naprawdę premium na premium i no, wyższa półka i też no jest dosyć drogo, no. Jest dosyć drogo, ale jest naprawdę super. Jest naprawdę super. Można złapać fajną okazję. Jest też niebo do wynajęcia. Tylko to jest taki bardziej guest house. Takie apartamenty. Tak, niż hotel, ale miejsce jest... Z śniadaniami pysznymi. Piękne, naprawdę godne polecenia. Tylko też zależy, jak się trafi turnus, bo akurat my jak byliśmy, nam nie przeszkadzało, bo były jakby balkony tak sąsiadują obok siebie i wszędzie były dzieciaki, nie? Więc tak, tak. I my też z malutką malinką byliśmy wtedy, więc piękne miejsce nad samym jeziorem. Też bardzo godne polecenia. Na naszym kanale jest filmik z nieba do wynajęcia. Zresztą z Mariny też znajdziecie fragment gdzieś. Nie wiem, czy to było. Ogólnie mamy bardzo dużą, fajną bazę teraz turystyczną. Na Mazurach to w ogóle. My mieszkamy na Warmii, także jakby możemy Wam tutaj jakby okolice bardziej też polecić. Mazury, te wielkie jeziora, no to tam tego jest pełno, więc ogólnie to polecamy też stronę Slow Hop. Często z nich korzystamy i tam są fajne takie klimatyczne miejscówki. No. A gdybym miał Wam polecić jakieś miejsce, które jakby najbardziej zrobiło na mnie wrażenie z ostatnich wyjazdów, to Stare Gospodarstwo. A, na Kaszubach. Na Kaszubach. Piękne miejsce na odpoczynek. Bez niestety dzieci. Tylko dla dorosłych. Tam są chyba tylko 4 pokoje, więc jest naprawdę tak cicho, spokojnie. Z dziećmi to wtedy do... Polwark Jackowo? Do Jackowa na przykład, tam jak jeszcze... Tak, ale to są te apartamenty, te pokoje, które są bliżej tam przy szklarni, bo te z boku, co my byliśmy, to takie były już... To już tak średnio, no. Średnio. Ale, no ale, no wiecie, ciężko jest coś polecać. Też dostałam wczoraj pytanie, żebym poleciła jakiś nocleg w Trójmieście. No słuchajcie, no jest... Tego tak dużo. My możemy z naszej strony Wam pokazać to, gdzie my jeździmy i dlatego nagrywamy też te filmiki, żebyście mogli mieć jakiś pogląd na te miejsca. Aczkolwiek, wiecie, no nie znamy Waszego budżetu ani Waszych wymagań, więc najlepiej jest po prostu szukać gdzieś przez internet, a oczywiście można się zainspirować i szukać. Niedługo jedziemy do fajnych domków w Lubiatowie, także na pewno też Wam znamy relacje. W Lubiatowie też już byliśmy na jednych domkach. Szumilas, bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne i teraz miejsce. Będziemy w innych domkach, ale o tym niebawem. Na pewno będzie film. Tak, nagramy Wam odcinek. No i chyba ostatnie już pytanie. Hej, czy wróciłaś do wagi sprzed ciąży, Dominika? Wyglądasz pięknie. No, dziękuję bardzo, kurde. Uwielbiam pytania o ciążę i o wagę. Znaczy o ciąży to już wiadomo. To tam luz, ale... A chyba wróciłaś. Nawet chyba... Uwagę, ale że co? To nie jest tak istotne. No Boże, to jest jakiś proces i wiecie, no mnie akurat to nie uraża, bo ja mam dystans, ale wiele kobiet by się mogło po prostu poczuć źle. Wiecie, nadal jeszcze karmiąc jakieś hormony, do tego poświęcamy się, jaką mamy naprawdę i nasze ciało się mocno zmienia. Uważam, że
No nie powinno się pytać. Ja akurat wróciłam, mogę się tym pochwalić nawet, bo udało mi się, chociaż nic specjalnie nie robiłam. Przyszedł taki moment, że miałam mniej czasu na jedzenie. Myślę, że to ten catering też mi trochę pomógł, bo nie wiem, jakiejś dużej ilości kalorii. Bardzo często zapychałam się jakimiś słodyczami, przez to, że nie miałam czasu zjeść, więc do kawy pożerałam jakieś ciastko czy jakąś kromkę chleba. A teraz słodycze jakby całkowicie chyba, no może nie całkowicie, ale w większości... Nie kupuję w cateringu czasami jakieś tam... Tak jest, deserki no, bardzo ale dobre. Nie kupujemy słodyczy, nie jemy za bardzo cukru. I co? I noszenie maliny chyba no też. No i myślę, że noszenie maliny i bieganie za nią, no i nadal karmię piersią, więc jakby tutaj... I spacery tutaj... długie, bo tak, jak malina idzie na spacer, to tak myślę, że z 10 km robimy na spacerze. I świeże powietrze i to chyba jest najlepsza metoda, no i zdrowo jemy w tym momencie. Czasami się pokuszamy na coś, nie? Jak każdy. Jak każdy. Było też pytanie o to, jak się poznaliśmy, ale o tym już mówiliśmy też chyba w pierwszym Q&A, znamy się od czasów gimnazjum, potem jakaś historia znajomości mojej siostry z Dominiką, gdzieś tam się przewijaliśmy, no potem wspólne wesele. Tak, jeżeli to są pytania nie z ostatniego roku, dotyczą wcześniejszych czasów, no to polecamy Wam obejrzeć poprzednie odcinki. Szczególnie pierwszy Q&A, bo tam chyba było najwięcej takich pytań i najwięcej takich sama naszych odpowiedzi. Sama jestem ciekawa, może trzeba by było zrobić jakiś taki, wiesz... Wyjaśnienie tego. Wyjaśnienie Q&A? Nie wyjaśnienie Q&A, tylko jakby po latach, co jakbyśmy opowiadali te same pytania po latach, wiesz. No może tak. Bo podobno się pamięć zaciera trochę po czasie. Albo zmienia się też pogląd, nie? Pewnie tak. Dobra, dziękuję Wam, że jesteście z nami. Tam już jest prawie 56 tysięcy ludzi na tym kanale subskrybujących. Cieszymy się, że możemy ciągle dla Was nagrywać. Przepraszamy Was, że tych filmów jest... tak mało. Myślę, że no, z uwagi na to dziecko ten kanał trochę ewoluuje w stronę bardziej vlogowo-podróżniczych, jedzeniowych. Tak jak mieliśmy na przykład odcinek ostatnio z Sopotu i Gdańska. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia go, bo tam poddajemy fajne dwie knajpy, które zrobiły na nas naprawdę duże wrażenie i myślę, że są godne polecenia i odwiedzenia. I co? No i fajnie, że nadal jesteście z nami i nas wspieracie, kibicujecie. Także od nas dla Was serduszko. Jeżeli macie jakieś wielkie zachcianki i pomysły na to, co byśmy mogli dla Was nagrać, albo gdzie pojechać, może są jakieś super knajpy, restauracje, które chcielibyście, żebyśmy my odwiedzili i Wam zrecenzowali, no to jak najbardziej dajcie znać. Albo właśnie też jakieś miejsce takie na nocleg, które jest według Was naprawdę godne polecenia i chcielibyście, żeby na przykład większa grupa osób się o nim dowiedziała, to też dajcie znać, a w miarę możliwości możliwe, że je odwiedzimy. Albo jeśli prowadzicie tego typu działalność, jakąś małą agroturystykę, może macie produkcję serów kozich, gdzie ostatnio właśnie przypadkiem trafiliśmy w takie miejsce i pełen zachwyt, bo nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje i jest tak blisko naszego domu. Także my się bardziej fokusujemy także teraz na jeżdżeniu, zwiedzaniu i jakby chwytaniu momentów i to będziemy Wam chcieli przekazywać, ale mam nadzieję, że jeszcze od czasu do czasu przepisy też się będą pokazywały tutaj. Tak, więc jeżeli jesteście tutaj nowi na kanale, zostawcie suba. Jeżeli chcecie być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa!